Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, i przepraszam najmocniej, że znowu w tych kapturach, ale powiem Wam szczerze, wieje mocno, a jak już wczoraj wspominałem, coś mnie przeziębiło, a czapkę gdzieś już zgubiłem, bo myślałem, że będzie wiosna. Przechodząc do słowa, to którym się dzisiaj modlę, to przy skarbcu. Słuchajcie, kiedy po ignacjańsku zamknąłem oczy i próbowałem w tej medytacji przenieść się właśnie i stanąć przy skarbcu świątyni, przy którym to skarbcu rozgrywają się dzisiaj sceny Ewangelii, to przypomniało mi się stwierdzenie Jezusa, które wypowiedział do Filipa: tam jest serce Twoje, gdzie skarb Twój. No i właśnie, tisawrosz to skarb albo skarbiec z hebrajskiego. I ten tisawrosz, słuchajcie, możemy mieć w sercu. To znaczy, możemy gromadzić w tym tisawrosz, w skarbcu, w sercu, to co najpiękniejsze, najważniejsze. I w tym tisawrosz w sercu mieć na pierwszym miejscu Pana Boga. Albo możemy być przy takim zewnętrznym tisawrosz, jakim był świątyni. Faryzeusze, uczeni w piśmie, byli przywiązani bardziej do tego skarbca w świątyni niż do tego, skarbca, który z łaski Bożej mieli w sercu. No i to ich pokonało, dlatego nie byli w stanie rozpoznać w Jezusie Mesjasza. Dlatego słuchajcie, nie dbajmy, chociaż są potrzebne te skarbce zewnętrzne, bo chociażby trzeba kupić chleb, ten codzienny, to jednak nie przywiązujmy się nigdy do tego tisawrosz na zewnątrz, ale dbajmy o ten tisawrosz wewnątrz, a w tym tisawrosz wewnątrz niech będzie Bóg na pierwszym miejscu, a wtedy wszystko będzie na swoim miejscu. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do jutra.